Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 22 wrzesień, czwartek, Rzymian, rozdział 12, werset 16-18. Chrześcijański charakter. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do nich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bogu oddaj pokłon. Apokalipsa, rozdział 22, werset 9. Ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy szczegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Apokalipsa 22, werset 8-9. Przeczytaj kontekst tych dwóch wersetów. Jakie przesłanie dotyczące oddawania czci jest w nim zawarte? Jak podkreśliliśmy wcześniej, ludzie mają zaszczepioną wewnętrzną potrzebę oddawania czci. Potrzeba ta zwykle manifestuje się w jakiś sposób. Tu widzimy Jana padającego na ziemię w pełnym uwielbienia pokłonie przed niebiańskim posłańcem, który pośredniczył w przekazywaniu mu objawienia prawdy. Anioł stanowczo zabrania apostołowi oddawania takiego pokłonu komukolwiek poza Bogiem. Nie jest to pierwszy przypadek takiego zachowania ze strony Jana. Już w Apokalipsie 19, werset 10 czytamy, że chciał on uczynić coś podobnego, ale także został powstrzymany i wezwany do tego, by czcić wyłącznie Boga. Przywodzi nam to na myśl słowa Chrystusa wypowiedziane do szatana podczas kuszenia na pustyni. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Mateusza, rozdział 4, werset 10. W obu przypadkach Jan padł do stóp anioła, któremu chciał oddać cześć, a gest ten symbolizować miał uległość, poddanie i szacunek dla tej niebiańskiej istoty. W końcu na tym przecież polega oddawanie czci. Tak więc nabożeństwo to nie tylko coś, co robimy sobotnie przed południe, przez kilka godzin w całym tygodniu. Nabożeństwo to pokłon u stóp Pana zawsze i wszędzie. To całość naszej postawy wobec Boga i więzi z Nim. Nabożeństwo to sposób życia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To życie wiary, posłuszeństwa i uległości wobec Pana. Nabożeństwo to stawianie Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co mówimy, czynimy i myślimy. Nabożeństwo obejmuje także to, jak traktujemy bliźnich, tych, których miłujemy i tych, których miłowanie wydaje się niemożliwe. Nabożeństwo to posłuszeństwo Bożym przykazaniom, służenie potrzebującym, codzienne umieranie dla grzesznego ja i głoszenie Ewangelii ludziom, którzy jej nie słyszeli. Pomyśl o dziele stworzenia i o Bogu, który dokonał tego dzieła. Pomyśl o ofierze złożonej na Golgocie i o Stwórcy znoszącym mękę konania za grzechy tych, których stworzył, ponoszących ich karę, aby ci niegodni grzesznicy mogli otrzymać możliwość odrodzenia i życia wiecznego w nowym niebie i na nowej ziemi. Ponieważ Bóg jest Stwórcą wszystkiego, oddawanie czci komukolwiek i czemukolwiek poza Nim jest jedynie bałwochwalstwem, kultem bożków w takiej czy innej formie, bożków, które nie mogą nas zbawić. Wobec największej i najdonośniejszej prawdy o Stwórcy ukrzyżowanym za nas, dlaczego mielibyśmy czcić kogokolwiek i cokolwiek poza Nim? Dziękuję.